Władze Airbusa po raz kolejny potwierdziły chęć budowy w Radomiu swojej fabryki produkującej części do śmigłowców. Szczegóły planowanej inwestycji będą omawiane wkrótce podczas wizyty gości z Francji w Radomiu. Takie informacje przywiózł z Paryża prezydent Radosław Witkowski, który na targach Airshow spotkał się z prezydentem Airbus Group Marco Michielisem oraz prezesem Airbus w Polsce Sebastianem Magadzio. Bardzo dobre, bardzo owocne spotkanie z przedstawicielami Airbusa na bardzo wysokim szczeblu. Po raz kolejny firma Airbus potwierdza gotowość inwestycji w naszym mieście, co bardzo cieszy. Zaprosiliśmy już przedstawicieli Airbusa na takie techniczne rozmowy do Radomia. Jest odpowiedź, w ciągu najbliższych kilku tygodni przedstawiciele Airbusa zjawią się w Radomiu. Przeprowadzone we Francji rozmowy potwierdziły, iż inwestycja w Radomiu jest dla Airbusa bardzo ważna z punktu widzenia rozwojowych planów firmy. Jak podkreślił prezydent Witkowski, władze miasta chcą to wykorzystać dla rozwoju gospodarczego Radomia oraz kształtowania pozytywnego wizerunku miasta wśród zachodnich menedżerów, którzy decydują o lokalizacji kolejnych wielkich koncernów. Wkrótce do Radomia przyjadą przedstawiciele Airbusa, którzy na miejscu zapoznają się z kilkoma potencjalnymi lokalizacjami fabryki oraz z całą infrastrukturą, z jakiej będą mogli korzystać. Będziemy rozmawiać o potencjalnym miejscu inwestycji, jak i również o wszelakich ułatwieniach, jakie chcielibyśmy firmie Airbus zaoferować, żeby czuła się w Radomiu dobrze, liczymy na to, że za firmą Airbus pójdą inwestycje również innych firm. Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami, jakie kilka tygodni temu Airbus sam przekazał w komunikacie opublikowanym w ogólnopolskich mediach, w Radomiu ma powstać fabryka produkująca podzespoły do śmigłowców. Dzięki temu powstanie co najmniej 250 miejsc pracy.